21-latek już prawie cieszył się z otrzymania nowej pracy. Tuż po tym, jak został przyjęty, okazało się, że kilka miesięcy wcześniej miał udzielać narkotyków postronnym osobom. Sprawę odkryli polkowiccy policjanci. Doświadczeni funkcjonariusze naszej jednostki w wyniku podjętych czynności zebrali materiał dowodowy świadczący o podejrzeniu popełnienia przestępstw narkotykowych przez mężczyznę, który dopiero oczekiwał na termin rozpoczęcia kursu podstawowego, a którego ukończenie jest wymagane do zostania funkcjonariuszem policji. Komendant powiatowy policji w Polkowicach w świetle zgromadzonego materiału natychmiast podjął decyzję o zawieszeniu tego funkcjonariusza w czynnościach służbowych. Jednocześnie została również wszczęta procedura zmierzająca do nieuchronnego wydalenia tegoż mężczyzny ze służby. Niedoszły policjant usłyszał 5 zarzutów udzielenia niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura zakwalifikowała to jako wypadki mniejszej wagi i w grudniu 2020 roku skierowała do sądu akt oskarżenia. W policji nie ma miejsca na osoby mające jakiekolwiek konflikty z prawem, a na eliminowaniu tego typu przypadków zależy przede wszystkim i najbardziej samym policjantom. Wiele wskazuje jednak na to, że zamiast policyjnego munduru 21-latek będzie musiał ubrać więzienny strój. Sam jednak nie przyznaje się do winy, dlatego o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.